Dzisiaj krótki przepis na zupę ogórkową. Pierwszy etap, pół kilo skrzydełek. I tak, żeby razem z mięsem było około 2,5 litra wody. W czasie, jak gotuje się wywar, obrałem ziemniaki i je pokroję. Stosuję taką metodę. Do tej zupy używam pół kilo ziemniaków około. Mięso gotuje się już dobre pół godziny. Dodajemy trzy miarki takie od mleka niemowlęcego. Czyli praktycznie to jest sól. No ale suszone warzywa jakiś tam smak też dadzą. Potem dajemy obrane i pokrojone ziemniaki. I włoszczyznę w słupkach na oko. Całość gotujemy kolejne pół godziny. Wraz skrzydełka wyjmujemy, żeby je obrać. Żeby je obrać, to lepiej, żeby przystygły. A zupę zaprawimy ogórkami i śmietaną. Dobra, ogórków używam takich, bo jak dla mnie szkoda zachodu na kombinowanie i kiszenie samemu. Jeżeli chodzi o zaprawienie śmietaną, to bierzemy trochę zupy, do tego śmietany. Normalnie można dać całą małą śmietanę. I jeszcze łyżkę mąki. Mi się nie chce brudzić kolejnej łyżki, dlatego sypnąłem na oko. I całość sobie mieszamy. Można to rozszczypać trzepaczką, ale ja się nie będę szczypał i użyję blendera. Wlewamy do garnka i zagotowywujemy. Skrzydełka obrane, mięso trafia do zupy. Tu się zagotowało. Ziemniaki miękkie, czyli można jeść.